Jest taka zwariowana historia na samym początku Biblii. Mamy Adama i Ewę w ogrodzie Eden. I wszystko w tym ogrodzie jest piękne, jest takie, jak powinno być, oprócz jednej rzeczy. Jest jedno drzewo w tym ogrodzie, o którym Bóg mówi, że jego owoce zabijają. To wszystko. Omijajcie to drzewo, a będziecie żyli. Wydaje się to bardzo proste. Ale w ogrodzie jest również wąż i on opowiada zupełnie inną historię. Mówi on, jedzenie z tego drzewa was nie zabije, lecz sprawi, że będziecie jak Bóg. Adam i Ewa okazują nieposłuszeństwo, wierzą wężowi, a efekty ich decyzji są tragiczne. Na świat wchodzi śmierć i zło. Dlaczego w tym ogrodzie jest jakiś gadający wąż? To strasznie dziwne. To faktycznie dość dziwne, zwłaszcza, że Biblia nie mówi, skąd wąż się tam wziął. Po prostu ukazuje go jako stworzenie zbuntowane względem Boga, które chce i robi wszystko, żeby również inne stworzenia wkroczyły na ścieżkę prowadzącą do śmierci. Tak więc wąż reprezentuje tutaj źródło zła, które przepełnia nasz świat również w dniu dzisiejszym. Ale pojawia się też nadzieja, ponieważ Bóg składa Adamowi i Ewie pewną obietnicę. Zapowiada nadejście kogoś, kto będzie potomkiem Ewy i ma przyjść, by zmiażdżyć wężowi głowę i zniszczyć zło u jego źródła. Lecz podczas walki wąż zdoła ukąsić go w piętę. Więc wygląda na to, że obydwaj umierają. Bardzo dziwna, lecz jednocześnie piękna obietnica. I wydaje się, że historia się kończy aż do momentu, gdy widzimy, że Bóg powołuje Abrahama, obiecując mu, że przez jego potomstwo dobro i błogosławieństwo zostanie przywrócone. Następnie widzimy jednego z praprawnuków Abrahama, Judę, który to otrzymuje obietnicę, że z jego rodu będzie pochodził król. Król, który przywróci pokój i harmonię na świecie i który będzie rządził wieloma narodami, pod panowaniem którego nastąpi obfite błogosławieństwo. Pierwszym królem z rodu Judy jest król Dawid. Dawid to bohater, może to on zmiażdży głowę węża. Szybko jednak okazuje się, że serce Dawida jest zatrute tym samym złem, co reszta ludzkości. Dawid nie zwycięża węża. Jest raczej odwrotnie. Bóg jednak zapewnia Dawida, że król przyjdzie z jego rodu. Lecz gdy śledzimy dalej tę historię, widzimy, że każdy z kolejnych królów ma podobny problem. Każdy z nich słucha węża. Każdy z nich wybiera zło, pieniądze, seks, władzę i fałszywych bogów. Doprowadzają w ten sposób do całkowitego zniszczenia państwa. Popadają w niewolę babilońską. Tak więc nie ma już nawet królów, którzy mogliby wypełnić obietnicę. Wszystko wydaje się stracone. Lecz podczas tego mrocznego okresu widzimy grupę zwariowanych facetów, których Biblia nazywa prorokami. Prorocy wciąż mówią o królu, który ma przyjść, o obietnicę oraz o zniszczeniu zła. Jeden z tych proroków, Izajasz, mówi nam nieco więcej na temat króla i dlaczego zostaje on ukąszony. Izajasz mówi, że król jest zraniony ze względu na zło w sercu człowieka. Zło go zabija, lecz za chwilę pojawia się on z powrotem. I właśnie dlatego, że otrzymał ten cios, może teraz być źródłem uwolnienia dla innych. Lecz Stary Testament się kończy, a król, który miał zmiażdżyć głowę węża, nigdy się nie pojawia. Dlatego właśnie na samym początku Nowego Testamentu czytamy o Jezusie z Nazaretu. Dowiadujemy się, że to właśnie on ma wypełnić starożytne proroctwo. Dowiadujemy się, że pochodzi on z rodu Dawida, z rodu Judy i Abrahama. On sam chodzi po Izraelu, twierdząc, że Królestwo Boże nadeszło. Konfrontuje zło poprzez uzdrawianie ludzi, poprzez wybaczanie im ich grzechów. Wielu ludzi wierzy, że on właśnie jest tym zapowiadanym królem. Lecz Jezus zapowiada, że stanie się królem i zaprowadzi pokój poprzez wzięcie na siebie całego zła ludzkości, śmiertelnego ukąszenia węża. Wydaje się więc, że wąż wygrywa. Historia ta byłaby tragiczna, gdyby nie to, co dzieje się w następnej kolejności. Jezus zmartwychwstaje. Zmartwychwstały Chrystus posiada władzę nad śmiercią i złem.
W dalszej kolejności Nowy Testament twierdzi, że władza Jezusa nad śmiercią i złem jest również dostępna dla nas. Widzimy jednak, że zło jest w dalszym ciągu dużym problemem w świecie, w którym żyjemy. Biblia jednak kończy się opisem przyszłości, w której Jezus powraca. Powraca, by ostatecznie rozprawić się z wężem oraz przywrócić Boży porządek. Here on earth.